Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, ja to i Forager. I muszę przyznać, że od ostatniego spotkania dla was nie minęło może prawie nic. Dla mnie jest już to spory okres, po prostu wiecie, robiłem spory zapas na okres, powiedzmy, początku studiów. Miałem niby jeszcze dwa filmy dziennie, jak to wspominam ostatnio, ale no, zanim się wtrybię dokładnie w to wszystko, to trochę czasu minie, więc... No, wydaje się trochę gołosłowny z tym, co mówiłem, że będzie taki tryb, a nie ma. Ale rozumiecie, po prostu muszę w rytm życia studenckiego wejść, potem będę mógł się bawić w to wszystko. No ale wracając do tego, od ostatniego odcinka dla mnie minęło tyle czasu, że po prostu nie będę ukrywał, nie pamiętam, co było zrobione, co nie było, co jest nowe, co nie. Jedyne, co mogę powiedzieć, że na pewno nie było ogarnięte, proszę, lawenda. Zdobyłem jej dużo, zbierając po prostu w wolnej chwili. Powiedzmy w 15-minutowych przerwach między wykładami czy ćwiczeniami. Okazało się, że rośnie tu. Rzadko się pojawia, bo rzadko, ale rośnie, więc... Jako, że mamy lawendę, mogę stworzyć w końcu łopatę, która pozwoli nam łatwo pozyskiwać, ile się chce piachu, jeśli nie mylę. I przy okazji, jak jeszcze jesteś właśnie przy temacie piachu czy cokolwiek, to... zdobyłem dwa osiągnięcia. Przynajmniej dwa, może było trzy, nie jestem pewien, pod nieobecność. Pierwsze, wykop jakiś przedmiot archeologiczny, to był, jeśli się nie mylę, jakiś tam niewielki, po prostu ang czy coś takiego. Zresztą pokażę niedługo prawdopodobnie. Potem tutaj chyba 20 struktur i jeśli się nie mylę, może coś jeszcze było, ale pewien nie jestem, więc jeśli znajdę, to może pokażę. O, jeszcze to, tak, były trzy, jeszcze to. Co do reszty nie jestem pewien, czy to było tu, czy nie tu, co, jak, gdzie, kiedy. Ale dobra, przy okazji zauważyłem jednego achievementa, którego mogę łatwo zrobić. Smacznego. No, i mam achievementa. Więc tak... Co teraz miałem zrobić? A tak, dobra, już pamiętam. Pierwsza sprawa, łopata. Niech się krafci. Druga sprawa, butelki. Ostatnio liczyłem gdzieś... potrzebuję jeszcze... 7 butelek na te 10 na jak to się nazywa? Potem 10 właśnie jeszcze był potrzebny na inne robaki czy coś. Dobra, mniejsza z tym, nie tyle. Oj, niech będzie, że w sumie szybciej będzie w ten sposób. Niestety nie mogę jakoś robić tego szybciej czy coś. Zrobię tak, powiedzmy, jako żeby to potrzebowało dużo, co może z 40 czy 60. I ogólnie mówiąc, ten odcinek nie wiem, ile będzie trwał i czy będzie pocięty, czy nie. Będę prosić w świecie, mam teraz sporo okno po raz pierwszy właśnie w całym okresie studiów moim dotychczasowym, więc po prostu korzystuję, wiecie, półtora godzinną przerwa, zanim to zmontuję, wrzucę wszystko. Trochę może potrwać, ale akurat taka anegdota. Ja jestem jednym z tych uczelni wyższych, tak, tych uczelni wyższych, no po prostu na tym uczelni wyższych, dobra, no już się wlączę. Ogólnie właśnie wśród tych uczelni studiuję, które mają zdalnie, co oznacza mniej więcej tyle, że no muszę mieć po prostu dobry internet i w ogóle, ale najpierw coś, proszę, łopata Nobada, zobaczymy jak teraz, uo, no i patrzcie, przychodzimy tak i zawsze jakieś piachy będę dostawał, nie wiem ile, ale zawsze... Chociaż te dwa piachy wypadają, co... Nie będę ukrywał, jest super. Teraz już się po prostu nie muszę martwić o piasek. Ale dobra, w takim wypadku tworzymy teraz butelki. 15. Za mało, powiem szczerze, prawdopodobnie, ale... A, właśnie, to są te Anki, czy... A nie, to były Sfinksy, nie Anki, dobra. Przy okazji kotwicę też chyba wyłowiłem, czy coś. Nie jestem pewien po prostu, jak to było. 22 surowego mięsa, okej. Okay. Nawet nie wiem, skąd tyle tego mam. Ale żeby zwolnić miejsce na butelki, to już zrobię tak. I dobra, zobaczymy jeszcze, czy muzeum przyjmuje jakieś dynie albo papryki, nie pamiętam. No, też trochę prawdopodobnie pozaliczałem, nie jestem pewien. I dobra, jak jeszcze przy tym jestem... Mam niby co kilka tych anków. Nie wiem, czy będą mi do czegoś potrzebne, czy nie. Chociaż sądzę, że mogą być, patrząc na to, że to jest potrzebne do jeszcze lepszego naszyjnika. Ale jednego oddam, niech już będzie po prostu zaliczone. I teraz tak, tutaj dynia albo papryka, czy nope. I nope. Tutaj potrzeba tylko kwiatków, których... Wolę nie, nawet dopóki nie będę miał pewności, że nie są potrzebne do niczego innego. Tutaj, dobra, dynie. Okej, okay, to już mam wolne miejsce. Mogę do słoików łapać już pierwszy rodzaj robaków. Swoją drogą wróżki też trzeba będzie.
Tylko pytanie, gdzie się ukryły te wszystkie robaki? Jak nazwać? A nie, dobra, wszystkie są tutaj. To połapiemy najpierw tak właśnie z 10 chociaż ich. Ja się powiem, zastanawiam, czemu 10, no 5 potrzebuję chyba na kilof. Co, no wcześniej czy później muszę zrobić. Potem 5 chociażby do muzeum, więc po prostu dla bezpieczeństwa 10 ich złapię. Potem jeszcze kilka ich. Nie pamiętam po tym, dobra, już pamiętam, po co była piątka, plecak. I potem jeszcze jakieś właśnie, jeśli się nie mylę, inne rzeczy. Chociaż dobra, czy gadam tak głupio. A nie, dobra, już, Jezu, jestem taki zakręcony dzisiaj. Ale nie ma co się dziwić. Wykłady zaczynają mi się, w sumie, czym zaczynało się dzisiaj już wręcz 7.30, a ja... Jak zazwyczaj taka właśnie ciekawostka z mojego życia znowu, wstawałem bardzo szybko tak ostatnio. No powiedzmy, że nie jest z tym najlepiej. Moim standardową godziną wstawania jest bardziej taka 7.20-30 właśnie. A jeszcze częściej około 8 czy coś, więc... No nie było to łatwe. Spadł to nie pierwszy raz i nie jedyny, kiedy mam tak te wykłady, ale no niestety. Dalej się do tego jeszcze nie przyzwyczaiłem. Ile ich mamy? 6. 7. Co jak powinieneś zjeść? Żyry i kotleta. I tak, aha. Jeszcze gdzieś jeden. Jest, dobra. Idealnie się udało, mogę kilofa ulepszyć. Ale zanim to, oczywiście do muzeum wstawić za tą piątkę, zacznę kolekcję wsadzania do słoików. Okej, gdzie one są? Dobra. Świetliki też postaram się złapać zaraz. Wróżki później. Motyle śnieżne też później. Okej, jak tam mamy? Jest pora świetlików? Nie, jeszcze nie. Kiepszczucha. Dobra. Może nie będę przedłużał, co jest potrzebne? 25 zł. Okej. Mam tego dużo, jak widzicie. Po prostu zbieram, teraz jest takie przyjemne, szybkie, że ja się tam nawet nie przejmuję. Okej, 25. Niech się robi na kilofa. A ja w tym czasie co mam do zrobienia? W sumie też mi się dało, to bym pozamieniał miejscami parę rzeczy. Ale widzę, że się nie da, co? Muszę znowu się pozbyć jakiegoś czegoś, tylko nie za bardzo widzę, czego bym mógł. Nie ma jakichś duplikatów? Nie. Kiepsko. Nie psuć. Dobra, młotek, naprawiaj. Chociaż czy jest coś nieprzydatnego, co bym mógł wyrzucić? Powiedzmy sobie szczerze, no niestety właśnie nie widzę. To jest najgorsze. Czemu nici są tu? Dobra, nieistotne. Tak czy jak rób więcej słoików. W sumie idealnie piątkę, co... Nie, nie będę łapał świetlików. Spróbuję może motyle śnieżne. Albo wróżki. Okej. Dobra, niech będą już wróżki w sumie. Nie wiem tylko czemu ciągle mi się przy... ten... przyłącza. Dobra, łap w tą wróżkę. Jeszcze... nie wiem, czy tutaj powinienem. Chociaż... czy dziwny królowa wróżek nic o tym nie mówi, więc... chyba jej to pasuje. Teraz szybko mam piątkę wróżek, co? Zaliczę też to składowanie. Wiem, że może to nie jest najlepsze zastosowanie dla tego wszystkiego. I te wróżki prawdopodobnie mają jakieś lepsze coś? Aha. O! Fajnie jest mieć chyba ze sobą te wróżki w takim wypadku. Ale dobra. Nie będę się tym może przejmował jakoś wielce. Później kiedyś można zrobić sobie właśnie zapasa wróżków we słoiku. Mam 4, potrzebuję... nie wiem ile. Ale zdecydowanie na pewno mniej. Tylko muszę jeszcze jednego znaleźć. O, jest. Czyli w sumie się udało. Stop crafting. Zobacz, od razu mam 22 sztabki. To jeszcze 3 potrzebuję. Przyspieszę nawet proces laserem prądowym. I dobra,
Dzięki temu mogę już nie te słoiki się robią. Idealnie wydać wszystko na Kilofa. Teraz tak, Torch Buggy. Potrzebuję jeszcze właśnie 10 słoików na pewno na to wszystko. To w sumie niech się robią. Ja w tym czasie złapię te motyle śnieżne. Też 5 sztuk na razie. 4 i 5. Dobrze sprawdziłem? Tak, dobrze. Żeby i kotleta standardowo. Ostatni słoik chyba, bo nie czuję, żeby było potrzebne więcej. Przynajmniej na obecny moment, wiecie. Później może jeszcze będę kiedyś korzystał. Czy w sumie później może pewnie. Na stówkę będę, ale też nie teraz. Dobra. Torch bugów ostatecznie nie mam jeszcze na kolekcję, więc teraz jest okazja, żeby to zacząć zbierać. O ile ich znajdę. Znając mniej mojego farta, to pewnie jak nazwać teraz magicznym trafem, wszystkie już znikły czy coś. Super. Jest zwykły robaczek. Nie ma tego świetlika. Mówiłem, jak nazwać po prostu. Ale nie ma co się tym przejmować. Wcześniej czy później je znajdziemy. A wtedy nie będzie już marudzenia, narzekania, czekania czy coś, tylko po prostu w końcu będę miał to, co chciałem. Właśnie przy okazji, jak już jesteśmy na tym etapie, co? Trochę prądu nie zaszkodzi temu Kilofowi. I przy okazji, jak jeszcze w sumie wszystko pamiętam, co? Muszę szkła naprodukować dużo na Slime i Toma, żeby szybciej ekszpić. W sumie to nawet teraz nie jest problem, żeby zbierać piach. Właśnie teraz tylko muszę pochodzić, pomachać tym wszystkim i piach sam się pogeneruje. Wcześniej czy później to wszystko zniknie, więc nie problem. I mamy złoty Kilof, który no bije więcej oczywiście i daje szansę na wyłapywanie monet. Ok, max 12. Nawet więcej niż trzeba. Teraz przy okazji zobaczę, ile teraz potrzebuję na zniszczenie drzewa. Raz, dwa, trzy, cztery. To tak jakby to nie miało wpływu żadnego. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Nie, no idealnie na styk 4. Jeszcze. Jak na złość. Dobra. Różdżka przyspieszy i proszę produkcję szkła. I akurat szkła, nie będę ukrywał, zrobię więcej niż potrzebuję na pewno. Szkło jest do wszystkiego przydatne w tym świecie. Dobra, slime tome. 1. Bo więcej oczywiście nie można. I w czasie, kiedy to się tutaj ogarnia, zobaczmy, co jest potrzebne na złoty łuk. 25 tego szlabek złoto, tutaj jeszcze 4 skóry i 20 złoto, dobra. 45 złota i 4 skóry. 4 skóry. Niech się robią w sumie. Bardzo szybko muszę przyznać, jak się ma wsparcie tego prądu. Spodziewam się, że to będzie jeden z tych surowców powolniejszych. Teraz 45 złota. Znowu masa klikania. Jak już mówiłem. Dobra. I uwaga, uwaga, 45. No, mogę nawet przyspieszyć, czemu nie. Jak będzie pierwsza 20, to w sumie zlecę już produkcję łuku, prawdopodobnie to był. Ale potem nie wiem co jeszcze, dobra. Jesteś głodny, ok. W sumie nie powinienem mieć mięsa. Prędzej tutaj max. Gdzie się da po prostu zrobić. I teraz mogę już żreć mięso ewentualnie z pozostałości. Ok, jeszcze potrzebuję tylko kilka sztabek i będę mógł zaczynać produkcję właśnie złotego łuku. Co z tego, że w sumie i tak prawdopodobnie będę korzystał tylko z mojego prądu. Ale jednak no, gierka oczekuję ode mnie, że będę miał wszystkie narzędzia ulepszone maksymalnie jak się da to. Nie ma co sobie jeszcze utrudniać roboty z achievementami później. Właśnie tutaj potrzebuję 5 czaszek i znowu to. I ten kilo będzie bił więcej bossom? Okej, fajnie. Ale nie wiem skąd zdobywać wielkie czaszki, więc powiedzmy, że mieczyk. Myślałem, że będzie pierwszy, ale dobra, to jednak mieczyk. Slime'owy, a księga, 30 więcej expa, zobaczmy co teraz jest potrzebne na kolejną, teraz będzie Necronomicon. Papier, 10, skóra, 30. Okej, trzeba było mówić tak od początku.
30 skór, tylko czy mi starczy? Spokojnie starczy. Dobra, tylko najpierw nic jeszcze tak. Nie wiem ile. Zrobię tak dla zapasu z 30 znowu. I proszę. Nawet łatwo się to crafci. Spodziewałem się, że ta księga będzie miała większe wymogi. Chociaż może to kwestia tego, że już mam dostęp do krainy umarłych, że taką roboczą nazwę. Tak, dlatego tak łatwo mi się to wydaje, że jest. A ogólnie dajmy, to byłoby ciężej. Albo dlatego, że mam fartę do książków w sumie. Mam sobie jakich książków, kwiatków. Trochę mi się plączy dzisiaj w mózgu. Dobra, dawaj to szybciej. A, 25. Okej, tylko jeden za dużo i stop. Dobra. Złoty łuk, a tutaj co? O. Okej. Potrzebuję tego czegoś i proszę, royalnej stali. Póki coś tu nie będę przejmował. Royalna stal, niby mogę ją chyba craftić. Mogę, czy nie? A no mogę, ale jeszcze na razie powiedzmy, że jest poza moim zasięgiem planowym. Jakbym miał więcej rzeczy, to oczywiście zajmę się tym. Ale póki co na spokojniej. Po prostu dzisiaj właśnie jako taki powrót do nagrań, można powiedzieć, po naprawdę długiej przerwie. Właśnie chciałem Foragera sobie ograć, spokojnie pozbierać, pokrafcić, pogarnić takie rzeczy na spokojniej. I chyba niedługo też trzeba będzie zobaczyć, co jest potrzebne na czaszkowy miecz, zanim uda mi się znowu do bossa. Dobra, uwaga, uwaga, czaszkowy miecz. Tylko czaszki i stal, okej. Okay. No szczerze nawet łatwo. A teraz szybciej craft, bo chcę Necronomicon zbudować. Ale to jest najgorsze. 30. Nie pyknie, brakuje 8. Ja dzisiaj to naprawdę rozkojarzony. Ale dobra. Nie będę się tym przejmował. Po prostu trzeba się cieszyć życiem, jeżeli w ogóle jeszcze jakoś sobie radzę z tym ogarnianiem tych wszystkich wykładów. Bo nie ukrywam, sądząc po tym, co niektórzy tam, można powiedzieć, z mojego rocznika mówią, czy tam raczej, można powiedzieć, z mojego wydziału, czy nawet z grupy, tak zawężając jeszcze bardziej, oni niekoniecznie sobie radzą, narzekają, twierdzą, że trudno, niezrozumiałe. Nie to, żebym ja był jakimś geniuszem czy coś, bo sam też mam takie trochę zagwozdki czy coś, ale najważniejsze jest to, że na obecny moment nie mam braków. Przynajmniej moim zdaniem. Nie mam braków, ale dobra, nie będę o tym opowiadał. Się rozgadam za bardzo, właśnie. Mam trzy poziomy. Nawet nie zauważyłem. Dobra, dawaj trochę ekspów, trochę energii. O, postek. I dobra. Przy okazji, chyba jest dobry moment zaraz, w sumie jak to się tworzy. O, dobra, najpierw złoty łuk. 4 obrażenia, okej. Okay. Nawet nie wiem ile bije w takim razie złoty miecz. 2, a, czyli łukiem bije więcej, dobra. I teraz kościany łuk, na bossów się na pewno przyda. Szkło i wielkie czaszki, standardowo. Dobra. W takim wypadku, zobaczmy może właśnie teraz jeszcze jakieś fajne achievementy. Dobra. Nie trzeba było więcej mówić. Jedna sztuka. Więcej tego po prostu nie robię. Robię to głównie dla achievementa. Niech się tworzy, zobaczymy czy jest jeszcze coś innego łatwego do zrobienia. Potem przyspieszę ewentualnie. 10 życia, jakieś różne puzzle i tak dalej. Oj. Ukończ loch bez otrzymywania obrażeń, może być ciężkie. Więc bez dobrego łuku bądź dobrych obrażeń z różdżki nie idę. Ale dobra. Tutaj okej, okay, nawet nie wiem co i jak. Pokonaj wroga jednym strzałem z łuku, dobra, super. 3 wrogów jednym ciosem miecza, super. Okej. Okay. No i tutaj właśnie jest, ubij wielkie buraki. Coś jeszcze jest łatwego? 3 bomby, naraz się musimy aktywować i umrzeć 10 razy, dobra. Najpierw bym się skupił jednak chyba na tych bombach 3 naraz. Na kromnym mi kończego brakuje. A, skóry jeszcze. Myślałem, że się cała zrobię. Głupi jestem. 3 bomby, proszę szybko. Przyspieszamy oczywiście. I pomału właśnie achievementy będę gromadził, ogarniał wszystko. Przygotowywał się na powrót do tego lochu. Można nawet użyję tam
kulę znowu, kolejną, którą mam. Jakoś tak jestem zdania, że lepiej nie. To, że raz jej użyłem, to po prostu przypadek i tyle. I jeszcze jak jest tak w miarę w porządku, to trzeba poszukać piachu, póki jeszcze mam tą łopatę od piachu, a nie od innych rzeczy. I się cieszyć po prostu właśnie wolnością. Lubi ona trwa. Dobra. 34 piachu. Szybko w sumie, nieźle. Nie wiem, czy krowę zaliczę jako przeciwnika. Nie. Ale przynajmniej zestrzeliłem krowę. Albo jakiegoś gluta będę musiał w takim razie znaleźć, zestrzelić tym łukiem. Będzie spokój. O, jest glut. O, jakie fajne. Dobra, kolejny ci będzie zaliczony w sumie dzięki temu. I teraz tak, gdzie to jest? Nie mieczyk, nie łuk. Już się gubię w tych przyciskach. Dawaj szybciej bombę. Dobra, teraz muszę tylko remove from toolbar? Nie, a toolbar? Nie to, z potem słoik. I bomby pewnie poleciały gdzieś tu. Tak, bo znowu nie mam miejsca w ekwipunku. Będę tego żałował, ale niech będzie w ten sposób. Teraz trzy bomby aktywują, muszą się aktywować w tym samym momencie. Może być ciężkie. A, w ten sposób, okej. To było łatwiejsze niż myślałem. Szkoda tylko, że odeszło, to nie wybuchło. Ale dobra, ważne, że zaliczyłem kolejnego questa. Pokazywam dwa gluty, jeszcze jeden i będę mógł spróbować trzech wrogów właśnie jednym uderzeniem miecza pokonać. A póki co, dawaj, szlachecka stali, twórz się, Necronomicon też. Nie myśl, że o tobie zapomniałem. Dobra, dawaj. Dawaj, stal. Szybciej, proszę cię. Nie mam całego dnia, odcinek pomału powinienem kończyć. I stary, tylko korona. Spodziewałem się czegoś ładniejszego. Dobra, w takim wypadku, jak jest już to wszystko, to może, żeby ułatwić sobie życie. Nie, ta zakładka. Kolejny składzik. Tutaj będę przechowywał kryształy w sumie. I to wszelkie kryształy. I szlachecką stal. Dobra. I miejsce w eku już jest. Teraz tylko książka, która na szczęście się robi milionkrotnie szybciej niż cokolwiek tam. I przy okazji właśnie nie sprawdziłem chyba wszystkiego. A, dobra, nieważne, już się strasznie gubię w tym. To teraz trzeba będzie naprodukować szkła i złota. Głównie szkła złota i 20 skóry jeszcze. Skóra na spokojnie, najpierw szkło i złoto. Pogarniamy sobie resztę jakichś rękawiczków, butków i innych plecaków. No i Necronomicon jest już mój. Łącznie 35% z expa i tutaj. Dobra, widzę, że niedługo trzeba będzie płótno szlacheckie zrobić, 15 sztuk. Tylko najpierw zbieram lawendę. Bez niej nie ma co ruszać tego. I okej. Czyli tak, złoto łącznie potrzebuje 20 i 15 to 35. 35 złota, dobra. I szkła potrzebuje 50... 70. Czyli 66 szkła. Ach, nie mam tyle piachu nawet. Dobra. W takim razie akcja zbieranie piachu aktywna. Okej. Ojej. Trochę to może zająć, ale... Dobra, hej wróżek. I przy okazji właśnie, gluty mogę zgromadzić w jedno miejsce. Okej. Było łatwo. Mam kolejny achievement. Zarosły tereny. Nie wiem, że zajmę się czymś innym niż tylko zbieraniem. Od razu zarastają. Dobra, chłopata, kop. Dawaj piach. I jeszcze jakieś kości, dobra. Ej, proszę, gdybym musiał to wszystko kill-offem, gdybym nie miał farta i nie odkrył
tego miejsca. Super. Dawaj piach. Łącznie ile go potrzebuję? No 66, chyba 2 na 1 to jest dużo. Tak. Nawet nie chce mi się tego liczyć. Dobra. I tak 80, to już chyba 40 wystarczy, super. Aha. Najlepsze miejsce chyba do zbierania tego wszystkiego jest jednak... A! Czy tamten drzew jestem kiedyś wytrzymalsze? Dobra, mniejsza. Szybciej, wykopuj piacha, póki mamy okazję. Dobra, szybciej. Naprawdę, frager, proszę cię, szybko. Żrej mięso. Ile piasek? 105, to jest 50 par. Nie, zdecydowanie jeszcze więcej. Więcej piachu. Trzeba całe zasoby piachu z tej planety wyeksploatować. Dobra. I teraz mam go 125. Nie wiem, czy to starczy. Tak dla bezpieczeństwa 130, nawet go wezmę czy więcej. Mówię, dzisiaj jestem mocno skażony w tym wszystkim, więc... Dobra, szkło max. O, idealnie, 66 mogę zrobić. Dobra, glut, cicho bądź. Dziękuję. Szkło niech się tworzy. Tutaj trzeba posprzątać znowu wyrośnięte jakieś śmieci. I tak, poza szkłem miałem jeszcze trochę złota, ale nie pamiętam, ile, chyba 35. 20 i 15, tak, 35. Złoto to akurat najmniejszy problem. Niech się robi. I dobra. Zobaczmy przy okazji, czy lawendy wyrosły. Są magowie, są inni przeciwnicy, ale lawendy nie widzę. Aha! Z tych magów możesz skóra wypaść? Nawet nie wiedziałem. A, nie, dobra, są lawendy. Mamy ich łącznie 7, potrzeba 15? Czy 10? Nie wiem. Tak czy jak jeszcze trochę brakuje. Dalej nie wiem, czym ktoś miałby używać sekilofa zamiast tego lasera. Może szybciej się kupuje czy coś. Ale to raczej mówię tylko na sytuację wielkie, pojedyncze kloce, bo tak to tutaj w czasie, kiedy bym kopał jedno, wykopuję dwa, albo nawet więcej, w najlepszych warunkach. Owszem, kiedy przynajmniej nie potrzebuję baterii, że tak nazwę ładować. Ale jeśli mądrze się zarządza różdżką, no to coś tego typu, to prawie nie spada i nie trzeba się tym przejmować. Można kupić wtedy dowolnie, dobra. Wystarczy może mojego gadania głupot. Zobaczmy, jak tam jest proces twórczy. Zacznijmy może od szkła w sumie. Dzięki nie będziemy mógł zrobić lepszą sakwę. Czy portfel, nie wiem, czy była sakwa, czy portfel. Ale mniejsza z tym teraz. A, chyba już nawet starczy mnie to. Tak. I pieniądze będą jeszcze więcej warte. Oczywiście będę to przyspieszał, chociaż głównie szkło i złoto trzeba, bo inne rzeczy aż tak nie są palące potrzebne. Chociaż nie ukrywam, jeśli przyspieszę to prawdopodobnie będę mógł szybciej zająć się produkcją następnego portfela. I dobra, mam już w sumie pół godziny, co sugeruję, że powinienem naprawdę to zakończyć, ale co mnie tam pociągnie dłuższy odcinek. Dawno nie miałem okazji, żeby sobie właśnie tak posiedzieć, pogadać do monitora, więc standardowe, jak ja nazywam, nagrywanie. I tak mi tego brakowało, że po prostu... Nawet jestem skłonny zrobić dzisiaj 40 wyjątkowo. Po prostu 40 z foragerem. Nie. Okej. Okay. Jak ten portfel? Już u końca. To przyspieszymy trochę. Bo w sumie już nie zostało nic poza szkłem. Szkła i tak nie wykorzystam, dopóki portfel się nie zrobi. I uwaga, uwaga, mamy złoty portfel. I teraz co będzie następne? W portfelach... Aha. Skóra, kości i... ten artefakt cały. Dobra. To w takim wypadku... buty.
bo się dalej produkuje. Tutaj robimy złote buty, które jeśli przyspieszę, to się strasznie szybko zrobią. Ale się dziwi, te buty są dużo mniej przydatne niż taki portfel na przykład, więc po prostu mają pewnie dużo mniejszy crafting time. Dobra, szybciej. To, że robicie się szybko, nie oznacza, że mi to pasuje. Okej. W sumie już mamy złote buty, teraz tylko czekać na szkło i będę miał złote rękawice. Kolejne bonusy do wchodzenia. W ogóle zobaczę, jakie są teraz czaszkowe buty. Wielkie czaszki, jeszcze więcej szkła i skóry. Gdyby nie te wielkie czaszki, to jeszcze byłoby w porządku, ale powiem wam szczerze, do tej pory nie wiem, gdzie znajdować te wielkie czaszki, więc... Po prostu... Niestety jestem póki co uwięziony w tej kwestii. Chociaż dobra, trochę to jest kłamstwo, że nie wiem, przecież zdobyłem tą wielką czaszkę od jakiegoś takiego wyjątkowo olbrzymiego szkieleta. Ale poza tym, że od niego zdobyłem, co... No nie wiem, po prostu. Nie wiem gdzie, kiedy, jak je spotkać, poza tym, że na tej jednej wyspie był. Wtedy. Okej, mamy 30 złote rękawice, craft. One się chyba craftą wolniej niż to, co do tej pory było. W ogóle ciekawe, czy wpływa to też na prędkość machania różdżką, że tak to nazwę. I dobra, zobaczmy, czy lawendy jakieś nowe się pojawiły. Pewnie. Chciałem powiedzieć nie, a tu proszę. Mamy handlarza nawet. Cześć, co sprzedajesz? Róża pustki, toksyczny jakiś znak i spirit orb. Oj, drogie, ale dobra. Spirit orb, jako że wiem, do czego służą, będę wykupywał zawsze, kiedy zobaczę. Pewnie później będę żałował, ale... No. Wolę po prostu je składować, niż potem żałować, że nie kupiłem i mam ich za mało czy coś. I tak, jak tam rękawiczki, prawie gotowe. Nie ma problemu. I po tym wszystkim w sumie nie wiem, co będzie moim następnym celem. Bo zrobiłem w sumie taką większość z tego, co mi się przydało i teraz zobaczmy. Nie wiem, czy jest jakaś różnica, czy nie. Wy byście musieli to powiedzieć. Okej, okay, znowu czaszki. A nie, dobra, jeszcze skóra na plecach, zapomniałem o tym. Ile potrzebuję skóry? Mam 4, czy potrzebuję 16? Każda skóra to 2. 16 razy 2. To jest 32. Tak. Nie wiem ile mam, ale 32, chociaż wiem, że jest tam procent dodatkowy z tego, co produkuję. Więc tak naprawdę robię nadmiar, ale wolę zawsze robić na styk, niż potem mieć problemy. Dobra. W sumie więcej miejsca w ekwipunku spowoduje, że jeszcze mniej będę musiał się przejmować tym, żeby coś do tych krypt składać. W ogóle ciekawe, co będzie potrzebne następnego plecaka. Nie ukrywam, w moim odczuciu powinno to być coś naprawdę ciężkiego do zdobycia, bo jednak plecak ułatwia bardziej niż taka rękawiczka. Tam potrzeba już 20 czaszek chyba. Tak, jeśli się nie mylę. Dobra. Ale w sumie póki się tworzy to wszystko, wiem, że mógłbym przyspieszyć. Pora przejrzeć moim zdaniem znowu achievementy. Skupić się na jakimś konkretnym i może przy okazji zająć się... Co to chciałem? A właśnie zająć się poziomami, dobra. To wszystko nie na teraz. To nawet nie wiem, co to jest. Ulepsz wszystkie kostury, różdżki, berła, coś tego typu, okej. Okay. Nie wiem nawet co, jak... Może jakieś jeszcze inne będą, nie oceniać. Pieniądze, okej, czyli będą się dużo zarabiać. Milion pieniędzy z banku, tylko dwie. Jakieś mroczne coś, znowu jakieś bossy prawdopodobnie. Zdobądź ten sigil cały, to w sumie mógłbym zrobić coś tego typu. Kosmiczny przedmiot, jakiś poziom pustki. Wszystkie pochodnie zapal w czaszkowym labiruncie, nawet nie wiem co to jest, znowu coś z pustką. Zdobądź każdą pieczęć, każdy artefakt. Zdobądź każde pozostałe rzeczy. Każde akcesorium, każda broń i tak dalej. Każda skrzynka, bundle. Każda umiejętność, posiadaj każdą ziemię. Takie dosyć typowe. Pomóż Lisowi, nawet nie spotkałem Lisa. Zdobądź jakieś tam różne rzeczy. Pomóż duchowi, inżynierowi, samemu człowiekowi. Goblinowi, czarodziejowi. Księżniczce. Niż 100 nagrobków, to będzie bardzo łatwe. 100 rzeczy do... Jak to się nazywa? Do... Ach. No 100 tych malutkich stworzeń do słoików też będzie łatwe, ale to będę musiał zrobić. To będzie głupie, będę musiał po prostu na każdym polu wody rozbudować ile się da tylko.
drewnianych tych platform, ale to spokojnie. 200 struktur, 10 tysięcy przedmiotów, co nie teraz. Sekretne pokoje? Dobra, nawet nie wiem, czym są sekretne pokoje, ale okej. Każdy sekretny pokój. 20... Posiadaj pieniądze. Podlej 100 nasion, zaszedł 100 nasion. 100 kupy, 10 śmierci. I jakieś rzeczy, których znowu nie mogę. Poza ubiciem tych biednych... No tych, jakim tam, buraków. Więc może na razie po prostu skupmy się na szkinach. Ze wszystkich rzeczy, które tutaj mam póki co dostępne, prawdopodobnie jestem w stanie powiedzieć, że najbardziej mi zależy na... Tutaj były jakieś lepsze rzeczy, lepsze zwoje i mikstury. Więc to może być nawet cenne. Co? Jakieś kapliczki, dobra. Tutaj latarnie morskie. I lepiej będziemy widzieć. Okej. Hazard. Może nie teraz. Tutaj co mamy? Okej. To w sumie będzie fajne. Będę mógł wyrzucać jakieś śmieci, żeby sprzedawać je automatycznie. I za sprzedawanie będę zarabiał. I... Aha. Czyli jak ktoś wytworzy, to więcej drewna to będę sprzedawał. Tutaj co? Banki pod zgubę pieniądze szybciej, jak są bliżej siebie. Nie, bierę. Muszę to wziąć. O. Okej. Tu też muszę zdobyć. I przy okazji muszę zobaczyć, czy banki faktycznie teraz szybko produkują. Trudno powiedzieć, czy jest jakaś wielka różnica, czy nie. A jak widzicie, swoją drogą w bankach już mam dosyć dużo zmagazynowane. Ale stwierdziłem, że dopóki nie będę miał tego miliona, co nie będę wyciągał po prostu. Niech leżą mi się kiszą te pieniądze. Chyba, że będzie krytyczna sytuacja. Nie mam dwa, nie wiem ile było ostatnio. Jakoś nie mam ochoty budować więcej. Wszystko zrobione? Nie. Więc jeszcze trzeba przyspieszyć trochę robotę. Standardowo. I prawdopodobnie zakończeniem dzisiejszego wszystkiego, czy mogę powiedzieć taką konkluzją, będzie właśnie zdobycie większego plecaka. Ciekawa sprawa. Właśnie po prostu umierania 10-krotnie tam. W jakiejś chwili znajdę gdzieś jakiegoś slajma czy coś, co jest po prostu skłonne mnie ubić, ubiję to. I teraz tak, potrzebuję 16, mogę maksymalnie zrobić 18, nie, 16. Bo bym robił na styki, tak dostanę jakieś tam nadmiarowe produkty prawdopodobnie, więc no. Coś jak na razie nie widzę nadmiarowych produktów, co w sumie oznacza, że prawdopodobnie idealnie zrobię. Chociaż w sumie ja się już nie znam kiedy. Dobra, może nie znam kiedy, tylko nie znam się na tym, w jakich sytuacjach pojawiają się nadmiarowe produkty, w jakich nie. Więc może nie będę wnioskował, że dostanę, że nie dostanę, cokolwiek. Dobra. Skóry już zrobione, jak sami widzicie zresztą. Gdzieś nadmiar się pojawił. Nie wiem gdzie, kiedy, ale jeden nadmiar mam. Dobra. Średni plecak. Oczywiście napędzamy to elektrycznością, chociaż nie wiem dalej czemu zwykłe drewniane maszyny dostają mocy od elektryczności. I dobra, już połowa plecaka wykrawcona. Jak widzicie, normalnie by nie było tak szybko, ale po raz kolejny powiem, ta różdżka jest super. Normalnie, gdyby nie ona, nie wiem jakbym sobie poradził z tym wszystkim. A ona, no proszę, tak ułatwia robotę, że na odległość zbierać nie problem, przyspieszać krawcenie nie problem. Nie wiem, czy jest jakaś rzecz, do której ona się nie nadaje. Ale dobra, może niektórych przeciwników ona wzmacnia w sumie. Ale okej, mamy średni plecak. 39 minut mi to zajęło. Czyli kolejny... Myślałem, że dwa miejsca, chyba cztery dało, albo dwa, nie wiem. Duży plecak wymaga już royalnych. Dobra, czyli 5 royal, 5 tego. I będę miał duży plecak. Ale to powiem wam szczerze, na spokojnie. W swoim czasie. Co miałem zrobić, to zrobiłem. Następny cel w sumie, jak nic będzie, to właśnie zdobycie tych zwojów różnych. Bo widać, nie są one skomplikowane jakoś niezwykle, więc po prostu, wiecie, zobaczę na przykład, w które bundle mam prawie skończone, to tam przyniosę, że tak nazwę, zwoje. O, na przykład tutaj, że widać, potrzebuję zwoju kilofa, to na 100% już, powiem teraz, nawet będę ogarniał. I w sumie nawet z wami zobaczę. Nie wiem, czy zrobię to w wolnej chwili samemu, czy jak. Aha. Fioletowy pigment. 4 papiery.
Okej, fioletowy pigment. Kwiatki. Dobra. W takim wypadku powiem wam tyle. Ja dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia w następnych epizodach. No, trzymajcie się. Hej, hej.